crosslinking jest to zabieg utwardzania rogówki, sieciowania włókien kolagenowych w zrębie rogówki, które w stożku rogówki są osłabione. Jest to zabieg, który pozwala na ustabilizowanie struktury rogówki. Rogówka staje się sztywniejsza i dzięki temu u 95% pacjentów jesteśmy w stanie zatrzymać postęp stożka rogówki, a mniej więcej u 50% pacjentów uzyskujemy nawet niewielką poprawę, zmniejszenie krzywizny. Ale to jest poprawa nie za duża, raczej zabieg wykonywany jest po to, żeby choroby zatrzymać, niż po to, żeby zapewnić dobre widzenie. Czytałem dużo o tym zabiegu, chociaż to jest, no, z tego co się zorientowałem, dość nowy i niedawno funkcjonujący zabieg. Oczywiście moim celem było powstrzymanie tej choroby, jakby o tym zostałem też poinformowany, wyczytałem sobie w różnych materiałach, więc jakby tutaj świadomość moja była pełna tego, że głównym celem jest powstrzymanie rozwoju tej choroby i ograniczenie kontynuacji właśnie jego rozwoju. Pan doktor zaproponował mi crosslinking w celu zatrzymania, przynajmniej zatrzymania, tak? No są takie rokowania, bo to wiadomo, każdy organizm różnie będzie reagował. Jest szansa na poprawę, ale też i zatrzymanie choroby, żeby nie trzeba było dokonywać przeszczepu rogówki, a jest to przecież istotne dla każdego człowieka. Wolałabym uniknąć przeszczepu, tak? I nie jeść garściami potem tych leków, które będę musiała do końca życia przyjmować. Więc jest to dla mnie na pewno jakby trzymanie się ostatniej deski ratunku, którą chciałabym wykorzystać. Bywa tak, że u niektórych pacjentów, u których stożek jest mocno zaawansowany, u których pojawiają się blizny, pęknięcia rogówki czy epizody tak zwanego ostrego stożka. U tych pacjentów jedyną opcją pozostaje przeszczep rogówki. Ale na szczęście tych pacjentów jest coraz mniej, coraz częściej udaje nam się stożek zatrzymać albo rozpoznać na tyle wcześnie, żeby wykonać przeszczep warstwowy przedni.